Na czarnym tle pojawiają się cztery białe prostokąty. Poruszają się, zmieniają rozmiar oraz kształt i przeistaczają się w biały, niewielki kwadrat, odsłaniając litery M, N, G. Tło staje się białe, a litery czarne. Pojawia się napis Muzeum Narodowe w Gdańsku. NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki. Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Gdańska Galeria Fotografii. Pojawiają się kolejno dwie fotografie. Przedstawiają kulę na czarnym tle. Przywodzą one na myśl osobliwe planety lub zdjęcia spod mikroskopu. Jedna z nich jest niebieska. Zdaje się owinięta folią. Drugą pokrywają błyszczące formy, przypominające kryształy. Pomiędzy fotografiami na czarnym tle biały napis Valentin od Novium. Następnie pojawia się lekko falujący napis w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Echa niewidzialnych. Na białym tle kawałek postrzępionego materiału. Obok data 8 września 2023 rok, 28 stycznia 2024 rok. Wnętrze galerii. Ujęcia z wernisażu. Na tle wystawy wypowiadają się kolejno. Kuratorka Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, artysta Valentin od Novium, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Gdańskiego Jacek Friedrich. Na ścianach galerii wiszą prace. To kolorowe fotografie, w większości abstrakcyjne. Niektóre z nich to zbliżenia na mury budynków w stonowanych beżowych odcieniach. Inne pokazują pęknięcia szyb, ślady kul w betonie. Jeszcze inne przypominają obrazy stworzone przez zamaszyste pociągnięcia pędzlem. Wśród licznych prac znajduje się również fotografia powiewającej nad koronami drzew niebiesko-żółtej flagi ukraińskiej. Większość prac wisi na białych ścianach w nieregularnych odstępach. Wśród nich są zarówno wielkoformatowe fotografie, jak i prace o niewielkich rozmiarach w jasnych ramach. Na czarnych ścianach, w czarnych ramach, zaprezentowano cykl fotografii przypominających planety. Wystawa Valentina od Novium na Echa Niewidzianych jest wystawą, która dotyczy trudnej historii bloku wschodniego, Europy Wschodniej i krajów bałtyckich, ale w bardzo współczesnej formie, współczesnym sposobie widzenia młodego artysty, który pochodzi z Ukrainy. Na tej wystawie możemy zobaczyć prace, które dotyczą śladów ludzi. Pewnego, może nawet jakichś duchów, osób, które przebywały w izolacji, które były w więzieniach, które były poddawane różnym strasznym i niekomfortowym działaniom, przede wszystkim przesłuchaniom, przede wszystkim właśnie pozbawieniu wolności, ale także i osób, które traciły życie w tych więzieniach. W swoich pracach opowiadam o ludzi, którzy byli zatorturowani w więzieniach politycznych. Korzystuję z fotografii takiej, jaka wygląda jak abstraktna, ale naprawdę zrobione zdjęcie jakichś konkretnych śladów pamięci. I wykorzystujemy ich jako memoriał do pamięci tych ludzi i do interpretacji, co stało się w tych miejscach. To idzie jak taki, w jakimś sensie można powiedzieć, że taki głos za tych ludzi, którzy byli zabici i my nic nie wiemy o nich. Dla swoich serii fotograficznych fotografowałem w różnych więzieniach w Estonii, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Niemczech i w Polsce. Fotografuję to nie tylko jak jakaś część historii i co było w przyszłości, ale jak można to interpretować i reagować na przeszłość w innym języku nowoczesnym przez sztukę. To jest bardzo wyjątkowa wystawa, bo oczywiście wystaw fotografii jest mnóstwo, a tutaj mamy do czynienia z fotografią, która jest bardzo zwodnicza. Jest fotografia, która w pierwszym momencie wydaje się po prostu pięknymi obrazami.
I dopiero właśnie wiedza, co przedstawiają te fotografie, dokonuje widzów wstrząsu. My piękno kojarzymy z dobrem. No to jest ten taki tradycyjny, starożytny jeszcze etos. A tu się okazuje, że piękno może być zapisem straszliwych zbrodni i być może, że to jest też przestroga, że to zło może niekiedy, także i dziś pewnie, przybierać formę piękną, przybierać formę kuszącą, wizualnie czy w jakikolwiek inny sposób atrakcyjną. Pojawiają się napisy. Tło i kolor czcionki zmieniają się. Echa niewidzialnych. 8 września 2023 rok, 28 stycznia 2024 rok. NOMUS, Nowe Muzeum Sztuki. Muzeum Narodowe w Gdańsku, ulica Stefana Jarecza 14, Gdańsk. Patronat honorowy. Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Ukrainy w Gdańsku. Kuratorka Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka. Organizator Muzeum Narodowe w Gdańsku. Napisy i logotypy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gdańska Galeria Fotografii, Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku, Polska Grupa Energetyczna. Partnerzy: Lithuanian Culture Institute, Gdański Archipelag Kultury, Wilno w Gdańsku. Patroni medialni: Szum, blog, Zawsze Pomoże, wyborcza.pl, trójmiasto.pl, www.gdańsk.pl, Linia Prestiż. Realizacja filmu. Scenariusz i reżyseria: Anna Kądziela-Grupman. Zdjęcia i montaż: Michał Grupman. Postprodukcja: Kinopro, Lemoniada Studio. Producentka ze strony Muzeum Narodowego w Gdańsku: Paulina Szwaj, Gdańsk 2023.